No witam Cię, widzę bardzo serdecznie. CSGO Skins oczywiście. Dzisiaj mamy jakiś tam budżet oczywiście na dzisiejszy film. Zaczynamy sobie ze szynką Luxurious, 420 zł. Kosztuje nas oczywiście jedna taka sztuka tejże skrzyneczki. No i jak możecie zobaczyć, też nie ma już skrzyneczek limitowanych. No lekko się spóźniłem, bo nie ukrywam, że no dopiero wstałem, więc... Więc dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na CSGO Skins. Dzisiaj oczywiście do wygrania skiny, jak zawsze, jak odcinek, nie? Oczywiście, jak chcesz wygrać. Subzonem, łapę w górę pod filmem, no napisz komentarze, tak? Dąż na Discorda, bo tam trwa też konkurs dla oczywiście Discordowiczów. No i oczywiście co, no? Zostaw łapę w górę, komentarz powiedziałem, no i oczywiście użyj kodu Croxy. Na CSGO Skinsie, jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy oczywiście, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście sobie magiczny zielony plusik w tym oczywiście miejscu, no i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, daj ci 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka dla nowych użytkowników. Zobaczmy, 5 skrzyneczek Anarchia, jest to bitwa Underdog, mam nadzieję, że nic nie odwalę takiego pod wpływem, że tak powiem, jeszcze może nie myślenia tak w 100%, ale póki co, no wygrywamy tą bitwę, czyli chyba to była dobra decyzja póki co, żeby tego underdoga tu strzelić. 409 zł glovesy, no żebyśmy my tutaj zaraz dostali jakiegoś mocnego bangera z tej skrzynki, no bo ta skrzynka potrafi rzucać, ale zobaczmy, ostatnia i mamy to, wow, szczerze. Powiem tak, totalnie po sobie się tego nie spodziewałem, tak? Sam sobie aż zaimponowałem w tym momencie, ale patrzcie tu, jakie tu są skiny. Dewka jest na buście, pierw w sztukach 5. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest Neon Rider. Zaczynamy tak, no sympatycznie. 168 zł kosztuje taka skrzynka. Na buście, normalna kosztuje, no, połowę mniej. Zobaczmy, jestem czwóreczka jakaś. Oj, no nie podoba mi się to. Że teraz te dwa moje skiny łącznie z 60 zł kosztowały. Zobaczmy, 62 teraz. No ten scout jest droższy, o co tu chodzi? Zobaczmy dalej. Perbestie 2, która będzie droższa. No, co się dzieje, stary? Nie wiem, naprawdę. Kurczę, szczerze, po tej pierwszej skrzynce myślałem, że większy potencjał będzie miała. To jest skrzynia Deathcase. No ale, no trudne się wylosowało, tak? Zobaczmy, meczka Golden Coin, no Well War. No myślałem, że tu będzie z 4-5 stówek, ale ta ostatnia skrzynia Gemstone, no ratuje trochę tą bitwę, 4000 zł, więc no jest to profit, ale no trzeba sobie to powiedzieć wprost, że nie jest to profit, którego bym oczekiwał, tak? No tutaj kurczę, no celowałem troszkę wyżej, no ale no dobra. Nie będę płakał, tak? Chcę mieć na skrzynki Ametyst na underdogu, no 3 osoby i zobaczmy, jak pójdzie nam teraz. Jest to bitwa za 2,5 koła, więc no troszkę taka bitwa droga. No nie będę mówił, że nie. Pierwsze otwarcie leci. No, no i klasycznie, ma być underdog i mam trafić najgorsze itemy. No dostaję same najlepsze, tak? No spoko, zdążyłem się przyzwyczaić. Chromatic Aberration. Zobaczmy, ostatnia. Tu się nic nie wydarzy już niestety na naszą korzyść dobrego. Evenement, no naprawdę, panie prowadzący, chapeau, za umiejętność podejmowania decyzji. To jest, naprawdę, umiejętność podejmowania decyzji w życiu to jest moja pięta Achillesowa, stary. No cap. Dobra, brawo case. Weapon case. Trochę więcej weapon case'ów. Tysiące. Zobaczmy teraz na trybie normalnym, jak tam pójdzie. No tutaj liczymy oczywiście na jakiś przedmiot specjalny, jak te skrzynki weapon. Tutaj oczywiście z Bravo Fire Serpent. Sympatycznie byłoby go dostać. No ale w weaponie jest jeszcze cała case Cardener. Tam takie skiny są, no, fajne, sympatyczne. 166 zł łącznie u nas. No, ten mag trochę kosztuje. Jest to skin fioletowy, tak? Jest to skin fioletowy, a oczywiście... A nie, czekaj, kontrakty na co tu były? Co jest w weapon case czerwonego? Nie pamiętam szczerze, musiałbym zobaczyć. Ale totalnie nie pamiętam, jaki czerwony skin. A nie, no przecież Lightning Strike, no tak. No przecież te skin na Lightning Strike wtedy idą do kontraktu. No to dlatego mogą być takie ciut droższe! Dzień dobry, o to chodzi! O to chodzi! No i Insta mi się przypomniało, stary. Co jest w tej skrzyni? Mimo już sobie przypomniałem. Ale dobrze, że... Jeszcze tak mieliśmy potwierdzenie, że tak powiem, tutaj namacalne, tak? No i pięknie, o to chodziło. 5900 za bitwa za tylko 1900 zł. Na skrzynki CS-owe, które nigdy nie oddają. CS-ie oczywiście. Na CS-GO Skinsie się czasami coś sypnie. O to chodziło właśnie. Potrzebowaliśmy takiego zastrzyku, takiego powrotu na te właściwe tory. No dobra, machniemy tego underdoga teraz. Zobaczymy, jak on. Illigent Case. No jak mój bot trafi Prince'a, to...
XD. Jak nam pójdzie? Skrzynki podbustowane, 123 zł sztuka i zaczynamy bardzo dobrze. O to chodzi, zobacz. Goście dostają 278, 530, a my dostajemy 11, więc okej, okay, no tutaj póki co ta wczuta tego underdoga się sprawdza, zobaczmy. Mamy przewagę naprawdę gigantyczną. Oj, mechan dostał jeszcze pięknie, biznes class dla Alexa. 71 zł. Oj, Manowar też kosztuje chyba swoje, nie? 173 zł. Taka łupka też, powiedziałbym. No może nie klasyczna, ale no jedna z takich, wiesz... Jedna z pierwszych chyba, nie? Ta łupa, tak mi się wydaje. Oj, te glowsy, żeby nam się nie odbiły czkawką. 1700. Zobaczmy, jak teraz będzie. Oj, to te są glowsy, które kosztują sporo. No nie, no i kurwa. Moje? Proszę. Ja pierdolę. Ale czekaj, bo w ogóle dostajemy teraz takie fajne diamenty na bitwach. Jak gramy bitwy. Nieważne, czy wygrywamy, czy przegramy. To możemy sobie coś takiego właśnie zakupić za te tokeny. Na 3 skrzynki gemstone nie stać. No i zróbmy tak, zróbmy underdoga i zróbmy to na 4 osoby. No jak już mamy dostać na dziurę sromotnie, to zróbmy to z klasą, tak? Zróbmy to po prostu z klasą i liczmy na jakiś cud, że tą bitwę na underdogu uda nam się wygrać. Zobaczmy, zaczynamy najgorzej, ale czy to się utrzyma? To jest najważniejsze. Bajonet dla Rosso. Uuu! Mocno. I ostatnia skrzynia. Szczerze nie mam pojęcia. Ale chyba to wygrałem! Dzień dobry! 18 koła! I tak się wraca, stary, do gry. Dziękuję za oglądanie.